telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Rumcajs uratował miejską bramę. Pewnego razu Hanka wybrała się na targ do Jiczyna, żeby sprzedać zioła. Rumcajs w tym czasie wbijał kamień w kamień. Sprawdzał swoją rozbójnicką siłę. Zanim zdążył ich wbić półtuzina, Hanka już była z powrotem. Rumcajsie, sprzedałam zioła, zanim doszłam na targ. Przy drodze stał kapral, wziął cały pęk. Wrzucił mi do kieszeni 20. Mówisz, że kapral dał ci 20? Tak drogo zapłacił za pęczek ziół? Wygląda na to, że nie dla siebie je kupił, ale dla samego cesarza. Powiedział Rumcajs i ruszył na poszukiwanie kaprala. Ani kroku dalej! Nie puszczę cię kapralu, dopóki się nie dowiem, po co cesarzowi te zioła. Nie dla cesarza je kupiłem. Będą dla jego konia. Czyżby cesarz miał przyjechać do Jiczyna? Mnie o to pytasz, Rumcajsie? Najlepiej zapytaj księcia pana. To właśnie jedzie do Wiednia. Książę pewnie znowu coś knuje. Pomyślał Rumcajs i zabrał się z księciem panem do Wiednia. Karoca zajechała prosto pod zamek. Dla cesarza pana i jiczyński książę pan to drobny dostojnik. Wysłał mu więc naprzeciw tylko radcę dworu, a kobierzec na schodach był niezmieniony od wczoraj. Najjaśniejszy panie, sługa uniżony. Sehr schön. Bardzo ładnie, powiedział cesarz po niemiecku. Z czym przybywasz, książę? Z dobrymi nowinami czy ze złymi? Księżna pani zapragnęła nowych siwków do powozu. Będę miał wydatki. Mógłbym sprzedać ci, najmiłościwszy panie, jiczyńską bramę miejską. Ile mamy takich bram w swoim cesarstwie? Na wasze potrzeby, mój łaskawcu, myślę, że wystarczy. Powiedział cesarski minister. Takich miejskich bram? Przecież żadna z nich nie prowadzi w jedną stronę na rynek, a w drugą do Wiednia. Kupuję tę bramę. Tu masz na konie, a tu masz na obrok. Za 3 dni chcę przejechać przez tę bramę. Rumcajs podsłuchał całą tę rozmowę. Tak wyczyścił buty, że aż podrywały się do drogi. Jak szalone niosły go z powrotem do Jiczyna. A tymczasem w Jiczynie wrzało już jak w ulu. Książę sprzedał cesarzowi miejską bramę. Cesarz kupił naszą bramę! Nie, czuję, że oszaleję! Starosta Niewratek całkiem stracił głowę. Najpierw wywiesił żałobną flagę, potem paradną, znowu żałobną, aż w końcu usiadł i czekał, kiedy cesarz przyjedzie po miejską bramę. Nikt nie zwracał uwagi na zasapanego Rumcajsa, który przybiegł tu prosto z Wiednia. Rumcajs przyjrzał się bramie i wszedł na podwórze, gdzie wykonywał swoją pracę farbiarz Tołuszek. Masz do mnie jakiś interes, Rumcajsie? Nie. Trafiłem tu przypadkiem. Obejrzę sobie przy okazji, co teraz farbujesz. O, tutaj jak widzisz, na czarno farbuję żałobną tkaninę. Tutaj na czerwono materiał dla prałata z kapituły. A w tej kadzi niebieszcze perkalik dla panien z Jiczyna. Rumcajs udawał, że niewiele go to wszystko obchodzi. Nadeszła ostatnia noc przed przyjazdem cesarza do Jiczyna. Mieszkańcy spali, ale nad miastem unosiły się smutne westchnienia. Wtem ktoś zniecierpliwiony zawołał. Musisz tak jasno świecić. Brakuje ci zupełnie rozumu. Księżyc wmig zrozumiał, o co chodzi.
Kiedy się ściemniło, Rumcajs obrócił bramę. Akurat tyle, ile było trzeba. Od świtu oczekiwano na przyjazd cesarza. Grała orkiestra, po obu stronach drogi stał szpaler wojska. Oto i najdostojniejszy cesarz w towarzystwie jiczyńskiego księcia. Doprawdy, Wyszeim. Czyli jak tu pięknie, powtarzał po niemiecku zachwycony cesarz. Pozwól, najdostojniejszy panie. Wtrącił nieśmiało jiczyński książę pan. Oto ta miejska brama. Jedź szybciej, popędź konie. Chcę przejechać przez tę bramę i wjechać na rynek galopem. Wjechali w bramę, lecz znaleźli się na podwórzu u farbiarza. Rumcajsowi udał się podstęp, bo to przecież on w nocy obrócił bramę. Cesarz pan był cały czarny. Książę pan czerwony jak malina. Najmniej ucierpiał Stangret, i tak był w niebieskim surducie. Talary, które księciu panu wypadły spod kapelusza, skrzętnie zebrał to łóżek. Należą mi się za poniesione straty, powiedział. Och, co teraz będzie? Nie martwcie się, panie. Brama miejska pojutrze znowu wróci na swoje miejsce. I lekkim, rozbójnickim krokiem odszedł do Żacholeckiego lasu. Od tego czasu dłoń Rumcajsa ukazywała się na miejskiej bramie, dopóki nie wymieniono w niej kamienia. Thank you.